zdaniem osoby w podeszłym wieku, seniorzy, są taką grupą społeczną najbardziej niedocenioną. Jeżeli co oglądają ten filmik osoby starsze, zachęcam, żeby zrobić sobie takie porównanie. No, ja nie jestem w stanie tego zrobić ze względu na wiek, ale żeby sobie porównać, jak wy traktowaliście ludzi starszych, kiedy byliście młodzi, i jak dziś, kiedy jesteście już starsi, was traktują ludzie młodzi. Ciekawe doświadczenie na pewno będzie. A ważny temat. Zdjęcie wybrane. Pięć osób w podeszłym wieku, ale są uśmiechnięci. Uśmiechają się do zdjęcia i pewnie będą mieli y, piękną pamiątkę. Ale co jest ważne, muszą się dobrze czuć w swoim towarzystwie. I zobaczmy, że rodzina jest takim zbiorem pokoleń. Że czasami są dwa, trzy, a nawet i, i cztery pokolenia. I zobaczmy, co się dzieje. Czy my potrafimy razem spędzać czas? Czy, tak jak ci ludzie na tym zdjęciu są uśmiechnięci, my odczuwamy taką radość zbycia razem w rodzinnym gronie? Pamiętam ksiądz Aleksander Radecki bardzo często powtarzał o tym, że czymś niewłaściwym jest to, gdy rodzina spotyka się tylko od pogrzebu do pogrzebu. I tu może rodzić się pytanie: dlaczego tak jest? Czy tylko dlatego, że. Jesteśmy bardzo zabiegani, nie mamy czasu, a może na takie spotkania brakuje nam chęci i często szukamy wymówki, aby w takim spotkaniu rodzinnym nie brać udziału, bo może akurat jest zbyt wiele trudnych spraw, które no są na przykład na dany moment nie do rozwiązania. Ale popatrzmy sobie jeszcze raz na to zdjęcie: tych pięciu zadowolonych seniorów, radości seniorzy. I teraz wyobraź sobie, że na tym zdjęciu jesteś Ty, już jako senior, niezależnie ile teraz masz lat. Ale wyobraź sobie, że jesteś osobą w podeszłym wieku, jesteś na tym zdjęciu i obok Ciebie są Twoi najbliżsi, także w podeszłym wieku. I czy w takim układzie, na przykład z rodziną, bylibyście na tym zdjęciu uśmiechnięci z powodu tego, że jesteście razem? O pokój na Ukrainie pomódlmy się wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.